Dymy, moi kochani, dymy na polu. Za nami 4 mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów i 4 punkty. Troszkę mało, jeden punkcik i byłbym bardziej zadowolony. Ale słuchajcie, dymy, bo możemy już wstępnie powiedzieć, kto już siedzi w samolocie do wylotu do Kataru, a kto raczej stracił na to szansę. Są już pewniacy i są już tacy bez większych nadziei. Dymy też w Lidze Narodów, w ogóle w tych rozgrywkach. Zobaczcie, co się dzieje z Anglią i wreszcie porozmawiamy o dymach w europejskich pucharach, bo Lech Poznań, walczący o awans do Ligi Mistrzów, tu akurat koszulka aktualnego triumfatora i 14-krotnego Realu Madryt, ale słuchajcie, no Lech nie mógł gorzej wylosować. W pierwszej rundzie najgorzej, najtrudniej i jakby awansował, to w drugiej jeszcze gorzej. FC Zürich także, słuchajcie, szykuje nam się lato pełne dymów. Dymy, moi kochani, dymy na polu, dymy w futbolu. Zapraszam serdecznie. Reprezentacja Polski wygrywa z Walią, remisuje z Holandią i dwa razy dostaje raz. 1-6 od Belgii i tylko 0-1, ale jednak na Stadionie Narodowym, słuchajcie, dymy. To była nasza twierdza. My tam wygrywaliśmy z Niemcami 2-0, a tutaj już druga porażka z rzędu. Z Węgrami, co prawda, patrząc na to, co wyrabiają Węgry w swojej grupie Ligi Narodów, 4-0 w Anglii z wynalazcami futbolu, z Anglikami, z wicemistrzami Europy, to jest po prostu niepojęte. Więc inaczej patrzymy na to. Mimo wszystko teraz z Belgią, i umówmy się, 0-1, mieliśmy swoje sytuacje. Gdyby Karol Świderski nie w słupek, albo piłka odbijając się od słupka wpadła do siatki, tak? Gdyby Nikola Zalewski zachował zimną krew, super, że w ogóle doszedł do tej sytuacji, strzelił niestety obok słupka. Zresztą w obu przypadkach asystę powinien był mieć Robert Lewandowski. Robert w tym spotkaniu wyraźnie sfrustrowany, wyraźnie zajechany. Może w głowie transfer, a raczej niezgoda Bayernu na transfer do Barcelony, nie wiem, może po prostu już zajechanie sezonem, ale to nie był jego mecz. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to Belgia nam pokazała różnicę klas i wygrała 1-0, ale gdyby musiała wygrać 3-0, gdyby to jej był potrzebny ten wynik do jakiegoś awansu gdzieś, czy 4-0, to spokojnie mogli drugim garniturem. To zwycięstwo z Walią, przypomnę, też było z drugim garniturem Walijczyków bez Arona Ramseya czy Garetha Bale'a. Zobaczymy jeszcze, jak będzie we wrześniu. Ale z drugiej strony jednak jakieś przebłyski były i możemy przynajmniej wskazać największych wygranych. Dla mnie osobiście jest ich dwóch, bo na jednego to już w ogóle nie liczyliśmy, to był jego debiut, czyli Jakub Kiwior. Słuchajcie, kto ogląda Serie A, kto ogląda jego występy w Specji, to wie, że naprawdę jest to zdolny chłopak, gdzie tylko Thiago Motta, były znakomity defensywny pomocnik, właśnie zrobił z niego defensywnego pomocnika. Tutaj, jak w czasach U21, u Czesława Michniewicza, zagrał na środku obrony i zagrał naprawdę imponująco. Jak rutyniarz, jak nie debiutant, tylko po prostu spokój przy każdej akcji, żadnego wybijania na oślep, dokładnie adresował piłkę, gdzie chciał. I właściwie może z Holandią jakiś mu się błąd przytrafił, ale z Belgią na Narodowym naprawdę był to występ bezbłędny, lepszy od Kamila Glika czy wcześniej od Jana Bednarka. Więc Jakub Kiwior moim zdaniem w ogóle już sobie załatwił wyjazd na Mundial do Kataru. Nie wiem, czy wyjdzie w pierwszym składzie na Meksyk, ale na Mundial powinien pojechać. I drugi, Szymon Żurkowski. O nim pamiętaliśmy go nieco lepiej, właśnie też z U21 Czesława Michniewicza. Empoli po fantastycznym sezonie go wykupuje z Fiorentiny, więc można powiedzieć, że udana kariera tam we Włoszech. I dał radę przy tych bardzo krytykowanym środku pola. W sytuacji, gdy zawiódł, moim zdaniem, no nie jest on wielkim przegranym, bo moim zdaniem pojedzie na Mundial Piotr Zieliński. No ale naprawdę, mecz z Belgią
On w tym meczu zniknął. Żurkowski emanował właśnie taką energią, jakiej wymagam od wszystkich reprezentantów Polski. Było go wszędzie pełno. Próbował dryblować, odzyskiwać, harował w defensywie, starał się pomóc w ataku, czym tym serduchem swoim wielkim przykrywał nieco może mniejszą umiejętność niż Zielińskiego, no ale właśnie takiego serducha oczekuję od reprezentantów Polski. Myślę, że Żurkowski też do siebie przekonał Czesława Michniewicza i na mundial pojedzie. Spadły moim zdaniem zdecydowanie akcje czy Mateusza Klicha, czy Karola Linettego. Wręcz Karola Linettego ja umieszczam na liście tych, którzy prawdopodobnie na mundial nie polecą. No naprawdę, zupełnie przeszedł obok meczu, był niewidoczny, ani pomocny, ani nawet specjalnie nie zaszkodził. No raz mu, pamiętacie, Vertonghen uciekł, nie upilnował obrońcy, który wbiegł nam w pole karne. Generalnie właśnie Żurkowski był takim piłkarzem, jakiego oczekujemy, zawsze marzyliśmy, żeby był Karol Linetty. Matty Cash, najlepszy chyba zawodnik meczu tego przegranego z Belgią, też wreszcie strzelił swojego gola pierwszego w kadrze, myślę, że też jeden z wygranych. Moim zdaniem pewniacy na wylot do Kataru to jest Szczęsny i Skorupski, no i ktoś jeszcze z czwórki z nimi, ale ci dwaj na pewno. Glik, Bednarek, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Bereszyński, Kasz, Krychowiak, owszem, zobaczcie, my musimy w środku grać dwoma defensywnymi pomocnikami, przycinakami, Krychą, Góralskim, Żurkowskim. My bez nich nasz środek pola nie istnieje. Żurkowski też uważam, Zieliński, co by nie powiedzieć, nie wyobrażam sobie, że ktoś go skreśla i on jedzie na mundial. Oczywiście Robert Lewandowski i Karol Świderski. To są moi pewniacy, jedną nogą w samolocie są już i Kiwior, i Zalewski. Właściwie też mógłbym ich doliczyć do pewniaków. Tak, dlatego dałem takich prawie, że pewniaków, to jedną nogą w samolocie. Kiwior, Zalewski, Jacek Góralski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski. Może nie na pierwszy skład, choć co do Szymańskiego, może Zalewski. Czemu nie? Bardzo możliwe, że tak. Spore szanse, ale jednak ze znakiem zapytania Mateusz Klich, moim zdaniem. Jakub Kamiński. Tu jest, słuchajcie, o ile będzie grał w Wolfsburgu, zobaczymy, za chwileczkę nowa kariera w Bundeslidze, zobaczymy jak się potoczy. I Robert Gumny, też to jest ktoś ze sporymi szansami. I teraz, słuchajcie, mam kategorię zależy od zdrowia, tutaj bym wymienił Kubę Modera, no czekamy aż wyzdrowieje, kluczowe absolutnie do środka pola. To samo Krystian Bielik, nie zagrał w żadnym z tych czterech meczów, wręcz wrócił prosto do gabinetu lekarskiego na wyspy. Arek Milik cały czas leczy kontuzję i Paweł Dawidowicz już wyleczył, no ale zobaczymy jak będzie grał, czy wszystko będzie w porządku. Od formy w klubie zależy, czy polecą. Nie są moimi pewniakami. Tymoteusz Puchacz, Adam Buksa i Krzysztof Piątek. Piątek nie wiadomo właściwie, gdzie będzie grał. Buksa jak będzie grał w swoim nowym francuskim klubie. No i Puchacz wraca do Bundesligi i co? Czy jeżeli będzie siedział na ławce i dalej nie zadebiutuje, to jak myśleć o wyjeździe na mundial? Bez szans! Czy też dalej od Kataru są moim zdaniem Marcin Kamiński. Największy przegrany, no bo na trybunach zamiast na boisku. Karol Linetty bardzo się pogrążył. Kamil Jóźwiak, zobaczcie jak spadł w hierarchii, dopiero podstawowy zawodnik Paulo Sousy. Raczej też Wieteska, Helik, Piątkowski, Salamon, to są aspirujący zawodnicy, ale raczej te szanse ich spadły. Tomasz Kędziora też, choć też nie wykluczam, ale o tym za chwilę, bo to też może zależy od jego występów w Lechu, w europejskich pucharach. Też cienko widzę, a raczej nie widzę szans na wyjazd Sebastiana Walukiewicza, Konrada Michalaka, Patryka Kuna, Kamila Pestki, Damian Szymański, też sobie chyba akcje jego mocno spadły po tym wejściu za Krychowiaka z Walią. Nie była to dobra zmiana. I też gdzieś znika z radaru Przemysław Placheta, chociaż kadra będzie liczyć 26 osób, więc też nie wiem, jakie proporcje obrońców, pomocników, napastników przyjmie Czesław Michniewicz.
U nas takie umiarkowane dymy, na pewno duże po tym 1-6 z Belgią, ale zobaczcie, jakie dymy w Anglii. 0-4 z Węgrami. Słuchajcie, to jest najwyższa porażka Anglików od 94 lat. Ze Szkocją przegrali 1-5 w 1928 roku. I nie Brazylia, nie Włosi, nie wiem, nie Argentyna, tylko Węgry, słuchajcie, Węgry wygrywają 4-0. Wcale nie z rezerwowym jakimś składem, tam nie wiem, czy jeden, czy dwa były strzały na bramkę w całym meczu Anglików, gdzie w ataku grał Harry Kane, czyli dopiero co mówili przecież o Harrym Kane'ie, że no Karim Benzema ma niezły sezon, może osiągnął już właśnie poziom Harry'ego Kane'a. Tak tam oni to wszystko postrzegają. Ale nawet nie chcę na Anglikach i dymach u nich się skupiać, tylko na Węgrach. Słuchajcie, Węgrzy, Marco Rossi, od kiedy tam jest trenerem, już pokonują, zdobywają punkty 14 raz z drużyną stojącą wyżej w rankingu. To, że nas pokonali na narodowym, to pół biedy. Turcję, Walię, ale że, słuchajcie, dwa razy pokonują Anglików, bo u siebie też 1-0. Dwa razy remisują w tym czasie z Niemcami. Dwa razy z reprezentacją Francji. Więc nieprawdopodobna forma Węgrów, jakaś reaktywacja tej słynnej złotej jedenastki z lat 50. i po prostu aż szkoda, że Węgry nie jadą na mundial. Nawet złośliwi mówili, pisali, że Polska powinna oddać im miejsce na mundialu. No, bratankowie, miłość do bratanków, ale nie popadajmy w przesadę. Niezłe dymy też są, jeśli chodzi o reprezentację Włoch. Już 0-5 przegrywała z Niemcami, skończyło się 2-5. No, zobaczcie, cały czas jakiś totalny kryzys Włochów, którzy nie jadą na mundial. Już zapominamy o reprezentacji, wrócimy do niej we wrześniu. Zobaczcie, dymy, znowu mistrz Polski będzie miał bardzo, bardzo ciężko, żeby awansować do Ligi Mistrzów. Dlaczego? Dlatego, że w losowaniu po prostu trafił najgorzej jak mógł. Za każdym razem drużyny z najwyższym możliwym do wylosowania rankingiem. No, zaczynamy od Karabachu Agdam i zobaczcie, jest to mistrz Azerbejdżanu. Ktoś tutaj powie, mistrz Polski chce do Ligi Mistrzów, ale po pierwsze, to jest wyjątkowa drużyna. Karabach Agdam, trener Gurban Gurbanow, pracuje tam już 17 lat. Jest azerskim Aleksem Fergusonem i już trzykrotnie polskie drużyny usiłowały skruszyć i za każdym razem dostawały w czapkę. Wisła, Kraków, Piast, Gliwice i Legia Warszawa 0-3 drużyny Czesława Michniewicza, więc zobaczcie, że może nie ma bardzo znanych zawodników, ale taktycznie zawsze tę drużynę umie ustawić. Właściwie równie źle by było, gdyby Lech wylosował Szeryf Tiraspol, gdzie jest przecież Szeryf Tiraspol, grał w ostatniej Lidze Mistrzów, mało tego, w grupie wygrał z Realem Madryt nawet. Więc tutaj też byłyby ciężary, ale równie dobrze mogło być Shamrock Rovers czy Red Imps z Gibraltaru. Shamrock Rovers, irlandzka drużyna. Niestety pech, ale to nie jest koniec pecha Lecha. Zobaczcie, nawet jeżeli by pokonali Karabach Agdam, co się jeszcze żadnej polskiej drużynie nie udało, to w drugiej rundzie trafiają na FC Zurich. Słuchajcie, też najwyższy przelicznik, najgorszy rywal, na jakiego Lech mógł trafić. Mistrz Szwajcarii i to jeszcze w dodatku tam trener Andreas Breitenreiter stworzył naprawdę machinę do wygrywania. Oni skończyli sezon mając 14 punktów więcej nad FC Basel. Notabene Karabach grał w Lidze Europy i właśnie z grupy z FC Basel był w stanie wyjść, więc naprawdę to jest doświadczona drużyna. 13-krotny mistrz Szwajcarii właśnie, nomen omen, po 13 latach odzyskał tytuł mistrza Szwajcarii i troszkę mi się wydaje, że to już jest dla jakiejkolwiek polskiej drużyny mission impossible. I teraz zobaczcie, Lech, no w ogóle żeby doszło do tego meczu z FC Zurich, ale jeżeli by przegrał, spada do Ligi Konferencji, bo tak niestety jest z pominięciem Ligi Europy, Liga Konferencji i co w Lidze Konferencji, słuchajcie, niestety też
najtrudniejsza konfrontacja, bo ze zwycięzcą meczu Slovan Bratislava Dynamo Batumi, czyli pewnie ze Slovanem Bratysława. Więc naprawdę ciężko będzie Lechowi awansować, pograć na jesieni, we wrześniu w lidze, gdzieś w europejskich pucharach. Łatwiej na razie w pierwszej rundzie ma czy Raków Częstochowa, który trafił na Islandczyków z Reykjavika, czy tu zobaczcie Lechia Gdańsk na bardzo ciekawą drużynę, na Akademię Pandew. Od razu Wam się kojarzy z Goranem Pandewem i słusznie, bo on jest właścicielem tej drużyny. Na szczęście sam w niej nie gra. Akademicka drużyna, no to jednak Lechia po prostu musi. Ale słuchajcie, no to na tym bałkańskim, gorącym terenie tam się traci punkty, więc słuchajcie, żeby nie było dymów, jak za chwileczkę okaże się, że mało nas, polskich klubów w europejskich pucharach. Słuchajcie, ja podałem moich pewniaków na wyjazd do Kataru i tych, których ja skreślam, nie wiem, czy Czesław Michniewicz, wy możecie w komentarzach tutaj na koncie BetClick, gdzie zresztą zachęcam i do łapek w górze, i do subów dla kanału BetClicka, ale zachęcam też do pisania komentarzy, wasze pewniaki, kto waszym zdaniem jedzie na bank, a kto ma na to małe szanse, a kto w ogóle nie ma co marzyć. Dzięki i do zobaczenia na antenie YouTube'a na koncie BetClick.